Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon Go na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę obejrzymy sobie mój Pokédex na moim oczywiście oryginalnym koncie. Zobaczymy, znaczy ja wam pokażę, ile tam mam Pokémonów i tak dalej, jak moje wpisy wyglądają, ponieważ ostatni filmik chyba z mojego Pokédexu to był, kiedy uzupełniłem pierwszą generację całą, więc no już jakiś spory czas temu. Tym bardziej, że teraz mamy w ogóle trzecią generację pełną gębą, tak, już też wchodzą ten ostatni rzut, tak naprawdę chyba podejrzewam, to będzie jeden z ostatnich takich rzutów, gdzie właśnie wejdzie ten Metagross i Salamence i tak dalej, czyli ta no, większość najciekawszych Pokémonów tej właśnie trzeciej generacji. No już pewnie niedługo przed nami oraz nowe legendarne Pokémony, pewnie po Groudonie będzie pewnie Kyogre, później pewnie Rayquaza i tak dalej, i tak dalej. Także uznałem, że czas w sumie taki na podsumowanie, co z tej drugiej generacji oraz tej nowej trzeciej mi się uda złapać, ale z tej nowej trzeciej tak za bardzo się na Pokédexie nie skupiałem jeszcze. Też nawet w sumie tych takich najbardziej standardowych ewolucji, niektórych nie mam nawet wykonanych. Ale trochę Pokémon już mam też zdobytych, więc pokażę wam, jak to wygląda na ten moment. Postaram też jakieś tam fajne ewolucje dla was wybrać, ciekawe, żeby, wiadomo, ten film nie był taki monotonny tylko i wyłącznie z przeglądania samego Pokédexu, ale też jakieś tam może ciekawe ewolucje dorzucę. Niekoniecznie z wpisami do Pokédexu, bo takimi chyba aktualnie nie dysponuję za bardzo, ale takimi właśnie ciekawszymi, czy z tych starszych Pokémonów tam jakieś pewnie dobre CP wybiorę, bo też tam na pewno mam pewnie z myślą też o masowych ewolucjach, a tego ostatniego rzutu, których zbierałem, nie udało mi się zrealizować jeszcze podczas tego podwójnego expa, więc teraz prawdopodobnie nie będę tak bardzo tych candy potrzebował, no bo do kolejnego eventu z podwójnym expem pewnie jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać. Zaczniemy jednak oczywiście od nazywania jednego z moich Pokémonów nickiem kogoś z komentarzy. Czyli dzisiaj wybrałem komentarz Pokeketa, czyli osoby, która stawiała łapkę w górę oraz subskrybuje mój kanał i ma to widoczne na swoim kanale. I chcę, żebym nazwał Umbreona nickiem Chomicek. A więc wybieram już mojego Umbreona i nazywam go nickiem Chomicek. Przypominam, że jeśli ktoś z was chce, żebym jakiegoś Pokémona nazwał właśnie waszym nickiem lub przez was wybranym, to co musicie zrobić w tym momencie, to zostawić łapkę w górę oraz subskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i zostawić dzwoneczek, żeby otrzymać więcej powiadomień o moim kanale, czyli tam kiedy wrzucę jakiś film, czy kiedy odbywa się transmisja live. Ponadto na moich transmisjach live możecie wygrać karty Pokémon. Jeśli osiągniemy jakiś tam próg subskrypcji, to wtedy odbywa się losowanie kart lub konta w Pokémon Go. No i można sobie wybrać. Także zapraszam was na moje transmisje, najbliższa już dzisiaj wieczorem, tam w godzinach 19-20 pewnie. Tylko pamiętajcie, że jeśli chodzi o te łapki oraz suby, to trzeba mieć to widoczne publicznie na waszym kanale. Czyli jeśli wejdę na wasz kanał, to muszę wiedzieć, że macie mój film ten ostatni w polubionych oraz że subskrybujecie mój kanał. Osoby, które zostały wybrane przez Pokécat, to im tam napisałem komentarz, że coś tam było niewidoczne, albo że nie miałeś łapki, albo że coś tam, coś tam, coś tam. Jeśli taki komentarz widzisz, znaczy, że po prostu no, przypadło ci to nazwanie Pokémona dlatego, że właśnie miałeś coś niewidoczne. Ja o tym na każdym filmie powtarzam, więc nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie zmieni, kiedy ja napiszę komentarz i później napiszę już jest, już jest, już jest, prawda? Nie. O tym mówię na każdym filmie, także jeśli chcecie tak dalej, no to ustawcie to w ten sposób. No i pamiętajcie też, żeby dać znać w komentarzu, jakiego Pokémona nazwać dokładnie, jakim nickiem, czy przez was wybranym, czy też nie. No i piszcie dokładnie, jakiego Pokémona, bo wiele osób pisze, Wojtek nazwij obojętnie jakiego Pokémona, czy tam Wojtek nazwij jakiegoś tam Pokémona, ale tak staram się bardziej wybierać takie komentarze, które no wybierają konkretnego Pokémona, tym bardziej takiego, którego mogę nazwać, więc na przykład jeśli ktoś pisze Wojtek nazwij moim nickiem Mewtwo, tak? Kiedy Mewtwo już jest nazwany, no to wiadomo, że tego nie mogę zrobić, tak? Albo Slakinga też nie mogę, bo też jest nazwany. Tyranitary takie tam wolne są pewnie, Raikou pewnie też i tak dalej. Z legendami w miarę jest spoko, bo mam ich no, dosyć sporo sztuk jeszcze, bo nie transferowałem za bardzo legend. Także z tym akurat spoko, ale tak jak mówiłem, no na przykład Slaking czy Mewtwo, no nie da rady, już nazwany, tak? Także dobra, już więcej nie przedłużam, zapraszam was na materiał. Dobra, więc przechodzimy sobie w mój Pokédex od razu. I co my tu mamy? 289 widzianych, 295 złapanych. I teraz jak to wygląda? Jeśli chodzi o pierwszą generację, to jak widzicie, to jest wszystko, wszystko, wszystko absolutnie. Pełniuśko, pełniuśko. Cyk, 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 cyk. I dopiero jest tutaj przerwa na Taurosie, którego oczywiście widziałem gdzieś tam na jakimś gymie i tak dalej. Dobra, i tutaj nie ma oczywiście Mew, tak? A tak to mam każdego Pokémona, no bo reszta w sumie regionalnych Pokémonów wystąpiła już w Polsce. Można było ich złapać, czy to tam Farfetch'a, czy Kangaskhana.
Jeśli chodzi o Mewtwo, jeszcze nie ma go w grze. Mewtwo oczywiście na rajdzie w Łowiczu. Jeśli ktoś nie widział filmu, to zapraszam. Teraz przechodzimy do drugiej generacji. Jak widzimy, wszystko tutaj jest. Też na razie wszyściutko jest. Heracross też widziany na gymie. Numer 222 to jest, zdaje się, chyba Corsola. 235 to chyba Smeargle. 251 to chyba jest Celebi. Tak, bo to jest legendarny Pokémon, więc to będzie Celebi. No i czyli tak naprawdę z drugiej generacji mam wszystko poza dwoma regionalnymi Pokémonami, czyli Heracrossem i Corsolą. Tak, to wszystko pozostałe jest. No i brakuje oczywiście Smeargla, którego jeszcze w grze jako tako nie ma. No i jeśli chodzi o trzecią generację, no to tam te startery, których robiłem ewolucję, tu jakieś takie podstawowe Pokémony, Lota, Seedot, jest Kirlia, Iralz, Shroomish, no nie mam Briluma, oczywiście Slaking z użyciem Rare Candy, tam specjalnie na odcinek. Nawet nie robiłem jeszcze ewolucji Makuhity w Hariyama, a chyba Candy raczej na to mam. Delcati, Skitty, Sableye, Meditite. Na Medichama też nie robiłem ewolucji. Electric też nie robiłem tej ewolucji. Mainan, Roselia, Galpin, Carvania, Wailmare, Spoink też bez ewolucji, Seviper, Corpish, Fibasik udało się złapać. Oczywiście Szapet, Banet, Duskull i Dusclops, no to z eventów wcześniej dostępne były, tak jak wcześniejszy też Sableye. Tu mamy właśnie jednego z Pokémonów Shiny, który może być jako Shiny, czyli Snorlax. Złapałem ich tylko 4. Jakoś mocno nie polowałem na te Pokémony. Dlaczego? Ponieważ no, nie mam za bardzo szczęścia do Shiny. Jeśli no, oglądacie, śledzicie mój kanał jakoś tam regularnie i tak dalej, no to wiecie, że jeszcze na żadnym koncie, nawet na live'ie, na widzów i tak dalej, nigdy nie trafiłem jeszcze czy z rajdu, czy z czegokolwiek żadnego Pokémona Shiny. Na swoim koncie także. Mimo że na live'ie, kiedy był ten event z wodnymi Pokémonami, kiedy pierwszy wszedł Shiny Magikarp i Gyarados, to strasznie polowałem na Magikarpie. Złapaliśmy wtedy chyba podczas kilku live'ów około 400 sztuk i żadna nie była Shiny. To oczywiście nie było na moim koncie, tylko na jakimś tam live'owym, czy na widza, już nie pamiętam. Ale tak z ciekawości mogę wejść i pokazać wam, ile mam na swoim koncie złapanych Magikarpi, a jest ich złapanych 494 Magikarpie, 537 widzianych. Nie wiem, jak one mi uciekały, ale spoko. Pewnie tak na szybko rzucałem Pokebolem. W każdym razie 494 złapane Magikarpie, a nie jeden Shiny. I większość to już była po tym, kiedy wyszedł Shiny, bo tak naprawdę wtedy był taki ten event, kiedy było tak mnóstwo tych Pokemonów. I nawet wtedy nagrałem filmik, jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Jestem tu, ktoś jest akurat ciekawy w tym temacie. Nagrałem filmik, gdzie właśnie pokazywałem jak łapię, czy tak klikam tak naprawdę, bo gdyby cały proces łapania, to ten filmik trwałby bardzo, bardzo długo. Gdzie klikam po prostu w 100 różnych Magikarpi podczas mojego pobytu jednodniowego w Warszawie. No naprawdę. No w sumie tam jeszcze chyba trochę było też w Łowiczu, bo nie udało mi się akurat 100 dobić w Warszawie. Ale chyba łącznie jeszcze tam w Łowiczu na początku i na początku chyba jeszcze przed wyjazdem i jeszcze na koniec po. Trochę też dołapałem tego w Łowiczu, żeby było ich 100. I żaden też nie był shiny, także no jest to w miarę zrozumiałe. Tutaj oczywiście mam jeszcze rozróżnienie na płeć, ale shiny wersji niestety nie mam żadnej dostępnej, mimo że też są dość inne Pokémon. To jeśli chodzi o właśnie tego Magikarpia, to dopałem najwięcej właśnie Pokémonów. Najbardziej się skupiłem na tym Magikarpie, ponieważ najbardziej mi się też podobał chyba w wersji Shiny. Tak mi się wydaje, że jest najfajniejszą wersją Shiny póki co dostępną w grze. Pikachu trochę też łapałem, ale nie tak dużo, więc tu już nawet nie będę się teraz chwalił, gdy ich złapałem, bo na pewno nie aż tyle. No i były troszkę chyba też w mniejszej ilości dostępne, mniej się ich spełniło. Także jak widzicie, tak to wygląda, 289 złapanych. Możecie dać znać w komentarzu, ile wy macie na swoim koncie złapanych w Pokédexie zarejestrowanych Pokémonów. Jestem bardzo ciekaw, czy dużo osób ma więcej ode mnie, czy
Na przykład, no pewnie tak, bo pewnie macie też porobione ewolucje trzeciej generacji wszystkie, jak tam jeszcze da w miarę. No a ja za bardzo na tym swoim koncie, no nie robiłem jeszcze ewolucji. Być może to wykorzystam w jakimś tam evencie z podwójnym expem. W sumie to się opłaca tak naprawdę. Ale no, jakby nie było, ludzie się zwykle spieszą z tym, żeby uzupełnić swój pokédex. Ja akurat troszeczkę w inny sposób gram. No ale, także jeśli na przykład bardziej celujecie w expa, to, wydaje mi się, że lepiej poczekać właśnie z ewolucją tych Pokémonów, które mogą być w ten sposób zarejestrowane w Pokédexie. Właśnie na jakiś event z podwójnym expem. Wtedy dostaniecie dużo więcej expa na jednym Lucky Eggu, kiedy będziecie wykonywać takie ewolucje, które właśnie będą wam dawały nowy wpis w Pokédexie. No to jest mega boost do właśnie tego expa. A teraz zrobimy sobie jeszcze kilka ewolucji, bo mam przygotowane dla was ewolucje. Tutaj między innymi Rhyhorna. Tutaj mam sprawdzone IV, że on ma 96 IV, także zrobimy sobie te kilka ewolucji. Całkiem fajne CP. Już dawno go chyba złapałem, bo to nie jest jakoś jeden z tych nowszych Pokémonów, czy tam złapany dzięki jakiejś tam pogodzie, czy tak dalej. Nie, nie, on już jest taki dosyć już dawno przeze mnie złapanym Pokémonem. Zobaczymy, teraz w sumie Rhydon już nie jest taki OP jak kiedyś, bo jest powiedzmy Groudon, tak, który jest tym no... nowym, najsilniejszym ziemnym Pokémonem, wcześniej to był oczywiście Rhydon. 2816 CP, czyli no tak całkiem nieźle. Mudslap i Surf, także no... Niestety... Jeśli chodzi o, no... ten moveset, to tak... średnio. Surf by się przydało zmienić. Jeśli chodzi o pierwszy atak, to jest spoko, ale... nie wiem, czy będę to robił na razie. Pewnie przydałoby się wykorzystać tego Pokemona, no ale na razie nie będę tego. Zobaczcie, jaki mam super matchup, ale to przejdziemy do niego za chwilę. Najpierw zrobimy sobie jeszcze z tego Kadabry Alakazama. Od razu robimy ewolucję, zobaczymy, ile będzie miał. No to będziemy troszeczkę mniej CP. Ale uznałem, że zrobię sobie tą ewolucję. On ma też chyba 90 para IV. Dokładnie jeszcze nie sprawdzałem, nie miałem czasu, ale pewnie po ewolucji sprawdzę sobie. Tym bardziej, jak będzie miał jakieś fajne ataki. Na przykład, najlepiej, żeby miał Future Sighta, to byłoby w sumie spoko. I ma Focus Blasta z konfuzjonem, czyli tak średnio raczej by powiedział. Mogłoby być lepiej, no ale cóż. Nawet na Ultra Bola go złapałem. 1897 CP, no nie wiem, czy opłaca się Charge TM zużywać. One są teraz no takie dosyć łatwe do zużycia. Szybko można je wyrzucić, a ja wolę tak trzymać je raczej, tym bardziej, że sporo się pozbyłem, zmieniając ruchy na innych moich Pokémonach jakiś czas temu. Także co, teraz sobie może zrobimy... zróbmy teraz tego Executa, też 96 IV. W Executora, na koniec stawimy sobie tego fajnego takiego matchupa. Chociaż teraz matchup już, jak pewnie wiecie, stracił sporo na wartości, ponieważ no, lepszym ofensywnym Pokémonem walczącym jest od niego Blaziken. Mimo że ma niższe CP od Machampa, maksymalne, no to jednak Blaziken no, jest naprawdę potężnym Pokémonem i mam w sumie już jednego, ale jeszcze go nie power-upowałem, bo nie wiem, czy nie trafi jakiegoś z lepszym IV i tak dalej. Bullet Seed, przepraszam, i Psychic. Niestety jest to słaby moveset. Ale fajne CP, 2500, może do gymów będę wrzucał, chociaż tak naprawdę do gymów to nawet się nie staram jakichś mocnych Pokémonów wrzucać, bo się boję, że ktoś na przykład nie będzie mógł mi zbić czy coś, wtedy nie dostanę coinów na czas. No i teraz matchup do Machampa. Mam mnóstwo candy, bo pamiętam, jak w Warszawie były nesty, między innymi chyba na polach na Mokotowie był w parku nest matchupów i kurczę, wtedy to strasznie polowałem na nie. Jeszcze też chyba, nie wiem czy, chyba na polach mokotowskich też, jak miały nesta, też chyba ostro tam połapałem. Pamiętam, bo nie miałem żadnego z dobrym IV, a to był taki moment, kiedy strasznie się opłacało mieć dobrego Machampa na walkę z Tyranitarem na rajdzie między innymi. No i kurczę, nie miałem za bardzo żadnego fajnego, żeby nawet power-upować. I wtedy pamiętam, że chyba złapałem mnóstwo ich, naprawdę mnóstwo na tam każdego oczywiście z pineupem i tak dalej. No bo to inaczej praktycznie nie ma sensu, specjalnie chyba pojechałem kilka dni, specjalnie jechałem do Warszawy. Nie tylko na studia, ale na przykład, no oczywiście czasami to było tak, że po zajęciach zostawałem i po prostu po nich łapałem. Ale też było tak kilka razy, że pojechałem tylko i wyłącznie na łapanie tego Pokémona, czyli Machopa. I wracałem po prostu z najlepszym matchupem, którego złapałem na chyba, nie wiem, 40-50 matchupów jednego dnia. Najsilniejszy miał na przykład IV 80 parę. Także no nie miałem za bardzo do nich szczęścia.
A teraz zrobimy sobie ewolucję. Ten ma chyba IV nawet przyzwoite. Ale to też oczywiście sprawdzę już po nagraniu. No i zobaczymy, jakie będzie miał ruchy. Także jedyne sensowne ataki jakieś dla Machampa to są oczywiście Counter i Dynamic Punch lub Close Combat. Trochę osób preferuje ten pierwszy atak, Dynamic Punch. W sumie on sprawia, że jesteśmy w stanie zadać więcej obrażeń w czasie. Ale też część osób woli Close Combat, czyli takie ataki, których używamy rzadziej, ale na przykład zadają większe obrażenia. Wtedy z automatu mają tak naprawdę wyższy DPS, ponieważ taki liczony w taki najbardziej standardowy sposób, czyli obrażenia przez czas trwania ataku, tak? Gdzie nie jest liczony czas gromadzenia energii, który zwykle, jeśli się go uwzględni, to działa na korzyść tych szybkich ataków. Czyli Dynamic Punch jest lepszy, ale zobaczymy, co tam się trafi u tego Machoka. U tego Machopa już, Machampa, bo przecież Machok już jest, także ile będzie miał CP? No myślę, że tak może mieć naprawdę jest całkiem fajne CP. Chyba to będzie mój najsilniejszy, jeśli chodzi o CP, walczący Pokémon. 2682 CP, jest Counter i jest Close Combat, a więc całkiem spoko. Counter i Close Combat, no naprawdę, gitareczka. Mógłby być Dynamic Punch, ale jest naprawdę spoko, nie będę na pewno używał tutaj Charge TM-ki. Chociaż CP jest naprawdę 2682, naprawdę kozackie. Także ta ewolucja chociaż się udała, bo reszta tak nie do końca, prawda? Rajdon tutaj z Surfem średnio, ale tego Pokemona już to jakoś za bardzo nie będzie używać, bo on nie ma w sumie pierwszego ataku typu Rock, tak jak na przykład ma go Golem, tylko ma ten ziemny, prawda? Lub walczący. Co sprawia, że na Pokemony między innymi latające nie może być kontrą dobrą. Nawet gdyby miał tego swojego Stonedge'a, Stonedge spoko, ale Mud Slap nieefektywny i tak dalej. Teraz jako, że jest Groudon, który jest dużo od niego silniejszy, to oczywiście Rajdon sporo silniejszy, to teraz Rajdon tak naprawdę już nie jest tym najsilniejszym ziemnym Pokemonem z tym jakby pełnym movesetem ziemnym, czyli Mud Slap i Earthquake, bo Groudon posiada taki sam moveset, i też oczywiście bonus tap. Executor w sumie pozostaje dosyć wartościowym Pokemonem, chociaż Sceptile troszeczkę tutaj mu robi konkurencję, jeśli chodzi o te trawiaste, silne Pokemony, ale tutaj też Balecid i Psychic. Balecid spoko, Psychic niekoniecznie. Mógłby się trafić Solar Beam, powiedzmy. No i u Alakazama, nawet z takie CP nie za bardzo, Confusion i Focus Blast. Focus Blast wiadomo, nie na tym Pokemonie, prawda? Także co? To by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Przypominam, że jeśli ktoś chce, żebym jakiegoś Pokemona nazwał waszym nickiem, to łapeczka w górę. Subskrybujemy kanał, dajcie znać w komentarzu, jaki Pokemon mam nazwać jakim nickiem. Jeśli macie to wszystko widoczne u siebie na kanale, to być może właśnie wybiorę was do nazwania któregoś z Pokemonów w następnym odcinku. Zapraszam też na moją transmisję live, która odbędzie się pewnie dzisiaj jakoś wieczorem. Do następnego razu, być może już do wieczora. Trzymajcie się, na razie, cześć!